Przykładowa reakcja przebiega w następujący sposób, który widzisz na ekranie. AgNO3 plus NaCl daje nam AgCl, strzałka w dół oznacza, że jest to osad, plus NaNO3. Jest to zapis cząsteczkowy. Spróbujmy zrobić teraz zapis jonowy. Zapis jonowy oznacza, że wszystkie substancje, które są rozpuszczalne, musimy zdysocjować. Substancja, która jest w postaci osadu, pozostaje nierozpisana. A zatem Ag plus plus NO3 minus plus Na plus plus Cl minus otrzymujemy AgCl, strzałka w dół, plus Na plus plus NO3 minus. Jest to zapis jonowy. Możemy jeszcze zastosować trzecią formę zapisu, zapis jonowy skrócony. Zapis jonowy skrócony otrzymujemy w ten sposób, że wszystkie jony, które występują zarówno w lewej, jak i w prawej części równania, jeśli się powtarzają, możemy je skrócić. Uzyskujemy w ten sposób Ag plus plus Cl minus daje nam AgCl. Tabela rozpuszczalności pozwala nam także przewidzieć, czy reakcja w roztworze wodnym zajdzie. Zróbmy reakcję. NaNO3 plus KCl daje nam KNO3 plus NaCl. Reakcja nie zachodzi. Dlaczego? Ponieważ NaNO3 jest solą rozpuszczalną w roztworze wodnym, KCl jest także solą rozpuszczalną w wodzie i uzyskujemy w wyniku tej reakcji także dwie rozpuszczalne sole. Najlepiej zobaczysz to, jeśli zrobisz zapis jonowy. Na plus plus NO3 minus plus K plus plus Cl minus daje nam K plus plus NO3 minus plus Na plus plus Cl minus. Jak widzisz, wszystkie elementy, jakie występują po lewej stronie, są dokładnie takie same, jak występują po prawej stronie. Oznacza to, że reakcja nie zajdzie. Korzystając z tabeli rozpuszczalności, możemy także wytrącić wodorotlenek. Zróbmy taką reakcję. Jak wytrącić osad wodorotlenku glinu AlOH3 razy wzięte? Podobnie musimy wziąć dwa roztwory. Pierwszy zawierający jony OH- i musi być on rozpuszczalny. I drugi, taki, co będzie zawierał kationy, które chcemy wytrącić, Al3+. Przebieg reakcji widzisz na ekranie. 3KOH plus AlNO3 trzy razy wzięte daje nam 3KNO3 plus AlOH trzy razy wzięte. Jest to zapis cząsteczkowy. Zapis jonowy jest następujący. 3K plus plus 3OH minus daje nam Al3+, plus 3NO3 minus i otrzymujemy z tego osad AlOH trzy razy wzięte oraz 3K plus plus 3NO minus. To jest zapis jonowy. Zapis jonowy skrócony. Jak podobnie, skracamy te jony, które występują zarówno po lewej, jak i po prawej stronie. Uzyskujemy zatem Al3 plus plus 3OH minus daje nam AlOH trzy razy wzięte. Zapamiętaj. Aby otrzymać osad, musisz zawsze wziąć dwa rozpuszczalne roztwory. Ponieważ wiesz już, jak dysocjujemy solę, a także co to jest zapis jonowy skrócony, przeanalizujmy teraz reakcję zobojętnienia. Jak pamiętasz, w reakcji zobojętnienia bierze udział kwas i wodorotlenek. Powstaje nam sól i woda. Zróbmy przykład. NaOH plus HCl daje nam NaCl plus H2O. Jest to zapis cząsteczkowy. Zróbmy teraz zapis jonowy. Na plus plus OH minus plus H plus plus Cl minus daje nam Na plus plus Cl minus plus H2O. I zapis jonowo skrócony. H plus plus OH minus daje nam H2O. I kolejny przykład. H2SO4 plus 2NaOH daje nam Na2SO4 plus 2H2O. Jest to zapis cząsteczkowy. I zapis jonowy. 2H plus plus SO4 2 minus plus 2Na plus plus 2OH minus daje nam 2Na plus plus SO4 2 minus plus woda. I zapis jonowy skrócony. H plus plus OH minus daje nam H2O. Zapamiętaj. W reakcji zobojętnienia powstaje woda. Omówmy teraz właściwości soli, a także ich najważniejsze zastosowanie.
Wszystkie sole mają budowę jonową. Charakteryzują się budową krystaliczną. W większości są dobrze rozpuszczalne w wodzie. Ich wodne roztwory to elektrolity, czyli związki, które przewodzą prąd elektryczny. Sole mają bardzo wysokie temperatury topnienia. Chlorek sodu, NaCl, to sól kamienna. Ma charakterystyczny słony smak. Występuje w wodzie morskiej, ale także w stałych złożach i w postaci solanek, które pompuje się z odwiertów. Sól kamienną stosuje się do wytwarzania związków chloru i sodu w procesie elektrolizy. Spożywanie soli w nadmiernych ilościach jest szkodliwe dla zdrowia. Węglan wapnia, CaCO3, jest głównym składnikiem minerałów takich jak marmur, kreda czy wapień. W wyniku ogrzewania rozpada się i powstaje z niego tlenek wapnia. Tlenek wapnia jest surowcem do otrzymywania zaprawy murarskiej. Węglan wapnia wykorzystywany jest do produkcji cementu, szkła i karbidu, ale także jako dodatek przy produkcji surówki czy żelaza. Siarczan 6 wapnia, CaSO4, występuje w przyrodzie jako minerał. Jest to gips. Ma on wzór CaSO4.2H2O. Jest to biała substancja wykorzystywana w produkcji do otrzymywania płuc wykładzinowych, ale także do przerabiania na gips palony. Gips palony ma wzór, który widzisz na ekranie. CaSO4, całość 2 razy wzięta, .H2O. Azotem 5 potasu, zwany jest jako saletra potasowa, czyli saletra indyjska. Używa się do peklowania mięsa, m.in. szynki, ale także w lecznictwie i do produkcji prochu czarnego. Podsumowując, co należy zapamiętać? Co to są sole? Jak stworzyć ich wzór sumaryczny, a także narysować wzór strukturalny? Jak poprawnie nazwać sole? W jakich reakcjach możemy je otrzymać, a także gdzie znalazły zastosowanie. A teraz zobacz, co zapamiętałeś i przetestuj swoją wiedzę.